W ostatniej parze tych zawodów zmierzą się Mariusz Pudzianowski i Krzysztof Radzikowski. Odważne to słowa, ale by to uczynić, Radzikowski musi na tę górę dotrzeć szybciej od Pudzianowskiego. To już chyba łatwiej będzie Radzikowskiemu polecieć w kosmos. Dzień dobry, pozdrawiam z Grodziska Mazowieckiego, miasta, gdzie w tym roku rozpoczynamy serię zawodów Pucharu Polski Strongman. Czy w tym roku Mariusz Pudzianowski znajdzie swojego pogromcę? Chcecie się o tym przekonać? Zobaczcie naszą pierwszą relację. Zaczynamy! Oto 8 siłaczy. Pierwszy z nich to Sławomir Orzeł. Krzysztof Radzikowski, uczeń Mariusza Pudzianowskiego. Tomasz Żochol. Sławomir Toczek. Grzegorz Szymański, nowa twarz. Bartłomiej Bąk. Krzysztof Schabowski, kolejny debiut. I Mariusz Pudzianowski, nadal w znakomitej formie. Ale pozostali mocno ostrzą sobie na niego zęby. Na przykład debiutant Grzegorz Szymański, który rozpocznie pierwszą konkurencję. Będzie to przeciąganie tira, rozgrywane na deptaku w Grodzisku Mazowieckim. Dystans do pokonania to 20 metrów. Ciągnik siodłowy, czyli część tira bez naczepy, waży 7,5 tony. Zawodnicy nie powinni mieć z tym większego problemu. Nie takie ciężarówki wcześniej przeciągali. Teraz chodzi tylko o to, by zrobić to szybciej niż inni. Ruszył ciężko. Drobi kroczki, ale jednak zmierza ku mecie. Z każdym krokiem auto powinno sunąć coraz szybciej. Najtrudniej jest wyrwać je z bezruchu. Doping zawodników, ale i dobre rady dla debiutanta. Odpowiednia technika jest tu bardzo wiele warta. Niełatwo jest być debiutantem. Przeszkadzają i brak doświadczenia, i stres. Grzegorz Szymański poradził sobie z tym w czasie 49 sekund i 55 setnych. A to Sławomir Orzeł. W poprzednich sezonach startował w kratkę. Zdarzały się przebłyski, bywało i bardzo słabo. Ma teraz cały sezon na to, by wreszcie ugrać coś konkretnego. Najlepiej miejsce na podium Pucharu Polski. By mieć nadzieję na wygraną przynajmniej z Grzegorzem Szymańskim, musi pokonać te 20 metrów w czasie poniżej 49 sekund. Doping i dobre rady Sławka Toczka. .36,99. Opłaciło się posłuchać doświadczonego kolegi. To niezły czas. Orzeł trochę kuleje. Nie byłoby fajnie rozpoczynać startów w nowym sezonie od kontuzji. Doskonale wie o tym Mariusz Pudzianowski. Mimo lat startów nadal nie do pobicia przez rywali. I na szczęście także przez kontuzję. To się nazywa pociągnięcie. Od razu wyrwał ciężarówkę z nieruchomego bytu. Jeszcze,
Jeszcze chwila, a może mieć problemy z drogówką. Czy tak szybko można jeździć po deptaku? Pudzianowski na mecie. Jego czas to 28 sekund i 88 setnych. Niech go teraz ktoś spróbuje w tym pokonać. Na przykład Sławomir Toczek. W poprzednich sezonach należał do najlepszych siłaczy na ziemi. W 2006 roku zajął 10 miejsce na Mistrzostwach Świata. Tegoroczna forma zostanie zweryfikowana już za moment. Już jest słabszy od Pudziana. Obsługa techniczna zdemolowała nieco metę i Toczkowi zabrakło słupka do podkreślenia swojej obecności na końcu trasy. Stopery jednak zatrzymały się wtedy, kiedy trzeba. I wyszło im, że Sławek potrzebował 34 sekund i 59 setnych na jazdę tirem. Na razie to drugi czas. A to mieszkaniec Opola, Tomasz Żochol. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Gwizdek sędziego pozwolił włączyć się do ruchu. Żochol oderwał auto od ziemi, ale nie bez trudu. Ciężka to praca być takim strongmanem. Właśnie tak. Bez pośpiechu, ale równo i systematycznie. Ale teraz na pewno trzeba przyspieszyć. Zabujało go na ostatnich metrach, jak po spożyciu. Ale to zdecydowanie efekt olbrzymiego wysiłku. Do tego pojawiły się zapewne ciemne plamy przed oczami, więc nie ma się co dziwić, że czasem można by nie trafić w metę. Czas Tomasza Żochola to 37 sekund i 71 setnych. Kolejnym kierowcą ciężarówki będzie Krzysztof Schabowski z Gdańska. Musiał się mocno uwiesić na linię, by ruszyć bryłę tira z posad świata. Ale jak już poszło, to zaczęło iść, bo o biegu, jak u Pudzianowskiego, raczej nie ma co tu marzyć. Po prostu najtrudniej. Wtedy właśnie myśli odmawiają posłuszeństwa. I tak jak widzicie, to właśnie teraz zaczyna się prawdziwa walka o każdą sekundę. Proszę nie zdaje ostatnie metry. Długo, wolno, a co za tym idzie, daleko w tabeli. Czas Krzysztofa Schabowskiego to 44 sekundy i 15 setnych. Z Kubicą by się nie pościgał. Słabo, ale następnym razem będzie lepiej. A teraz pora na potencjalnie realne zagrożenie dla Mariusza Pudzianowskiego. To zagrożenie Mariusz wychował zresztą na własnej piersi. Krzysztof Radzikowski z Głowna to uczeń samego trzykrotnego mistrza świata. Piekielnie mocny w wyciskaniu belki. Do wyciskania ciężarówki jeszcze się nie przymierzał. Na razie wystarczy, że przeciągnie ją na dystansie 20 metrów w jak najkrótszym czasie. Nie było najgorzej, ale gum nie spalił. Czas Radzikowskiego to 33 sekundy i 78 setnych. To mu daje na razie drugi wynik w tej konkurencji. Krzysztof nie okazał się zbyt rozmowny, ale o czym tu mówić, skoro nadal nie udało mu się pokonać mistrza? Być może Bartłomiej Bąk zepchnie Pudzianowskiego z piedestału. Koła toczą się całkiem żwawo, byleby tylko za szybko nie opadł z sił.
Groźne pomruki przyniosły niezbyt groźny skutek. To jest wynik na miejsce pośrodku tabeli. Dojechał chyba na resztkach paliwa. To był Bartłomiej Bąk. Dzisiaj wśród sędziów Szymon Kołecki. To jest pierwszy raz i ostatni, czy tak już będzie zawsze? Może nie będzie zawsze, na pewno jest to pierwszy raz, ale jestem przekonany, że nie ostatni. Chciałbym tutaj bywać częściej. Zastanawiam się, jak oni to robią, jak to jest możliwe. Chętnie bym spróbował, ale nie chcę się skompromitować, jeżeli nawet nie ruszę tej ciężarówki. Także na razie to jeszcze odłożę, na razie posędziuję. A sędziuje Szymon Kołecki, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Sydney w podnoszeniu ciężarów. W przeciąganiu ciężarówki pierwsze miejsce wysędziował Pudzianowskiemu. Jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim na zawodach Pucharu Polski Siłaczy. A w tym 30-stopniowym upale czas na konkurencję numer 2. Na początku 3, ważące każdy po 100 kg worki, trzeba je wrzucić na podest, a potem powiedz z dwiema walizkami. Każda waży po 155 kg. No cóż, nie każdemu udaje się chociażby tylko pobiec. Zobaczmy, jak to zrobią fachowcy. W pierwszej parze startują najsłabsi w przeciąganiu tira. Grzegorz Szymański oraz Krzysztof Schabowski. Ale nie ma co się dziwić. Obaj to debiutanci i ma prawo zżerać ich trema. Zatem panowie, ciężary w dłoń. Z workami szybciej rozprawił się Szymański. Na końcu toru trzeba jeszcze zrobić nawrót i przespacerować się z walizkami kolejne 20 metrów. Pierwszy na mecie to Grzegorz Szymański, drugi to Krzysztof Schabowski. Czas zwycięzcy to 39 sekund i 93 setne. Tylko odrobinę lepszy od drugiego zawodnika. W kolejnej parze staną obok siebie lekki jak piórko Bartłomiej Bąk. Waży tylko 118 kg. I Tomasz Żochol, znacznie przewyższający masą konkurenta. A masa ma znaczenie. Worki minimalnie szybciej załadował na podest lżejszy, a dzięki temu zwinniejszy Bartłomiej Bąk. Na razie ramię w ramię. Tuż przed metą Bąk wyraźnie nabrał przyspieszenia. Jest pierwszy, ale przegrał minimalnie ze zwycięzcą poprzedniego biegu. Zacząłeś naprawdę bardzo dynamicznie, ale potem jednak gdzieś ta prędkość uciekała i zwolnienie było. Wiesz co, miałem uwagę zwróconą bardzo na uchwyt, który czułem, że mnie już popuszcza. No i tutaj końcówkę widać było, że przyspieszyłem, bo to już była jedna karta. Albo dojdę, albo nie. Czuło się oddech Tomka Żochola tutaj, teraz jeszcze bardzo, bardzo, bardzo zmęczony. Myślałem, że sędziowie zakwestionują ten worek, który tam zwisał no, z podestu. Popełniłem błąd przy drugim worku i nie wiedziałem właśnie, czy to zaliczą, czy nie. Czyli pewna ta tak zwana niepewność spowodowała jednak, że nie mogłeś dogonić Bartka. Niestety, zawolno walizki trochę. Czas na zawodników, którzy mają szansę być szybsi od dotychczas prezentujących się atletów. Do startu nastrajają się Sławomir Orzeł i Sławomir Toczek. Kto gwizdze? No to chyba jasne, że gwizdże sędzia. Tym razem sędzią jest Krystian Pudzianowski, brat Mariusza i twórca zespołu Pudzian Band. Tym razem gra na gwizdku, czego posłucha zapewne także Sławomir Orzeł.
W workach lepszy toczek. Orzeł wyprzedza toczka na nawrocie. I jak to się mówi, po zawodach. Toczek wykręcił jak dotąd najlepszy czas w tej konkurencji. 36 sekund i 41 setnych. Orzeł tym razem nie rozwinął skrzydeł. Odnotuje to skrupulatnie sędzia Krystian Pudzianowski. Można by się zastanowić, czy brat Krystian nie pomoże bratu Mariuszowi w zdobyciu dobrego czasu. Można by, gdyby nie jasność, że komu jak komu, ale Pudzianowskiemu siłaczowi pomagać nie trzeba. A i Krzysztof Radzikowski nastawiony jest na samodzielne pokonywanie ciężarów. Pora więc na gwizdek sędziego. Oj, tego w planach nie było. I Pudzianowski na mecie. A wystarczyło, że trochę się przebiegł. Jego czas to 32 sekundy i 26 setnych. Nie daje się, walczy do końca. Jeśli chodzi o Mariusza, to ta złota maksyma sprawdza się w 100%. Radzikowski będzie musiał jeszcze trochę pouczyć się od mistrza. Cała koalicja szykuje się na Mariusza Pudzianowskiego, ale widzę po tej drugiej konkurencji, że będą mieli kłopoty. Muszą trochę chłopaki popracować. Ja oczywiście też trenuję tak jak oni. Każdy ma te same możliwości, więc wygrywa najlepszy. Na razie dobrą pastę mam, zobaczymy jak długo. W konkurencji wiązanej pierwsza trójka to Pudzianowski przed Toczkiem i Radzikowskim. Konkurencjach. Najlepsi to Pudzianowski, Toczek i Radzikowski. Debiutant Schabowski na razie najsłabszy. Trzecia konkurencja to kule i tu trzeba mieć dosłownie klej w rękach, żeby z nimi sobie poradzić. Pierwsza waży 110 kg, druga 120, 130, 140, a ostatnia 160. Czy wszystkie zajdą się na podejście? Wyjaśni się to w ciągu kilku minut. To Sławomir Orzeł i jego kule. Niełatwo będzie umieścić pierwszą z nich na podeście o wysokości niemal równej wysokości zawodnika. Pierwsza kula niespiesznie, ale w sumie bardzo łatwo. Trzy kule w ciągu 19 sekund. Niezłe tempo. I mamy, a właściwie to Sławek Orzeł, ma pierwsze problemy. Brawo, poradził sobie ze wszystkimi kulami, ale dopiero następni zawodnicy zweryfikują znaczenie jego czasu. A zajęło mu to 54 sekundy i 21 setnych. Za chwilę pojawi się tu Tomasz Żochol. Widzieliście? To taki specjalny klej używany przez piłkarzy ręcznych. Tym razem używają go nasi strongmeni do kul. Tomek Żochol, klej to nic. Co z twoimi nogami? To znaczy, mam po prostu kontuzję nie do końca wyleczoną. Naderwane więzadło w kolanie, ale tak bardzo chciałem wystartować, żeby nie ominęły mnie zawody i cały sezon, że
Dopiero teraz możecie minąć sezon, jeśli popełnisz jakikolwiek błąd albo kolano nie wytrzyma. Nie, po prostu staram się nie szarpać, delikatnie próbować wszystko robić. Żeby... Te kule, za które się bierzesz, za chwilę bardzo ciężkie, ta ostatnia 160 kg, straszna rzecz. Kiedyś już były cięższe, także myślę, że poradzę sobie. Tomasz Żochol. Zaczynamy uważając na kontuzjowane kolano. No i za chwilę się zaczyna się również sprawnie. Jak słaby korzeniu, na razie pierwsza kula. I już widać, że rekordu nie będzie. Na razie trwa odczarowywanie pierwszej kuli. No tak, rekordu na pewno nie będzie. Tomasz tak mocno skupił się na oszczędzaniu kontuzjowanego kolana, że zapomniał o skoncentrowaniu się na zasadniczej części tej konkurencji. Poprzedni zawodnik w tym czasie miał już na podejście 3 kule. I mamy 2 kule na podejście. Trzecia kula bardzo niespiesznie. Krótka walka i jest. 140 kg pod postacią czwartej kuli. I skończył się czas przewidziany na tę konkurencję. 4 kule to rezultat Tomasza Żochola. I chyba ciężko będzie osiągnąć następnym zawodnikom słabszy wynik. Oczywiście tylko wtedy, gdy będą chcieli z jakichś bliżej nieznanych nam powodów zrobić to jeszcze wolniej. Ale i tak należą się Tomkowi brawa za wytrwałość w obliczu kontuzji kolana. A to Krzysztof Schabowski. Pierwsza kula bez problemów. Trzecia kula i gra dalej. I przedostatnia, 150-kilogramowa kula. Trochę kleju na ręce i może walczyć dalej. Oto najcięższa kula. Waży 160 kg. Tyle, że podest jest najniższy. Gratulacje. Krzysztof Schabowski załadował 6 kul w niecałe 70 sekund. Dwójka wspaniałych, jeden naprawdę bardzo silny, drugi cudowny artysta. Panie Bogdanie, czy to jest pański idol? Wyłącznie, proszę pana, od dzisiejszego dnia począwszy i z nieograniczoną liczbą, proszę pana, jeżeli chodzi o moją nieskromną osobę entuzjazmu. Ale widzę, że pan też nieźle zbudowany, tylko nie w tych miejscach, co trzeba. Wie pan, mnie nie powiedzieli, jak kupowałem arbuza, wie pan, że jak się je, to trzeba to go przeciąć, tylko ja w całości go... Czasem żartujemy, ale teraz chcę serio powiedzieć, naprawdę, jak jest Mariusz, to ja muszę powiedzieć, że nareszcie wyzwalam w sobie wszystkie emocje, jeżeli chodzi o uczucie. Z tego powodu, że przy nim jest taka masa pięknych kobiet, naprawdę, że ja mam nadzieję, że się też załapię przy swojej niewątpliwej urodzie. To łapcie się, panowie, nie będę psem ogrodnika i na pewno się podzielę. Strongmeni zyskali nowego fana, Bogdana Łazukę. Teraz więc powinno już pójść wyłącznie śpiewająco. Oto Bartłomiej Bąk. Początki nie okazały się trudne. 110, 120. 130 kg również. Trochę westchnął i wrzucił trzecią kulę. Teraz 140 kg.
Robi się chyba coraz trudniej. Podesty są coraz niższe, kule coraz cięższe. Brawo! Ma powody do uśmiechu, bo i czas, w którym wrzucił na podesty wszystkie kule, jest niezły. 57 sekund i 68 setnych. Pora na debiutanta Grzegorza Szymańskiego. Jeszcze trochę kosmetyki przy użyciu kleju i można zaczynać. Wyśmienity sposób uczynienia na dzisiejsze popołudnie. Tymczasem walka z kulami w wykonaniu Grzegorza Szymańskiego. Pierwsze dwie kule w dobrym tempie. 110, 120, a teraz 130 kg. Już jest zaliczone. Cztery kule i wciąż jest nieźle. Znakomicie. Odkuł się za słabe występy w poprzednich konkurencjach. Wygląda na to, że drzemie w nim potencjał. Z sześcioma kulami rozprawił się w ciągu 34 sekund i 7 setnych. To może być bardzo duże wyzwanie nawet dla Pudzianowskiego. Póki co uczeń mistrza, czyli Krzysztof Radzikowski. Ten też tu łatwo się nie podda. Najpierwsza kula na granie, 110 kg, 120 również. Dodatkowo trzeba przyjmować, żeby te kule pozostały na swoich miejscach. Trzy kule, ale zabójczego tempa brak. Z Szymańskim nie wygrał. Nawet się do niego nie zbliżył. Ale 43 sekundy, które poświęcił na rozprawę ze wszystkimi kulami, to czas z tych lepszych. A towarzystwo pięknych kobiet z pewnością działa motywująco. Proszę spojrzeć na Sławka Toczka, aż pali się do walki. Ups, ale na ten podest Toczek okazał się chyba zbyt mały. W czym jednak nie ma niczego dziwnego. Jego pseudonim to Mały. I kłopoty przy drugiej kuli. Trzecia kula stawiła zdecydowany opór. I krew na skroni. Nawet tej części ciała użył Toczek do pokonania wyjątkowo dziś krnąbrnych kul. 150 kg również teraz atak na najcięższą. 160 kg na kulę. Należą się przede wszystkim brawa za tak zwaną ambicję. Tak czy inaczej poradził sobie z całym sprzętem. A widać było wyraźnie, że niski wzrost zadania mu nie ułatwia. Teraz ja muszę robić za pierwszą pomoc medyczną. Widziałeś, co ci się stało? Właśnie pomogłem sobie troszeczkę główką, bo te podesty naprawdę, jak dla mnie, to są dużo, dużo za wysokie. Jest to bardzo duże utrudnienie przy moim wzroście, niecałe 1,80 m. No ale jakoś sobie poradziłem. Masz pęknięty łuk brwiowy trochę. Poważnie? Tak. Myślę, że nic nie szkodzi. Czas Toczka to 50 sekund. Ostatni nie będzie, a pierwszy może być Pudzian, choć od czasu do czasu kule nieoczekiwanie lecą mu z rąk. Jak pieczołowicie ustawia kule na właściwych miejscach. I ostatnia kula. Panie i panowie, niespodzianki nie było. Wygrał z rewelacyjnym Szymańskim.
Czas Pudzianowskiego to nieco ponad 30 sekund. W kulach Pudzianowski przed Szymańskim i Radzikowskim. Generalnej klasyfikacji prowadzi Pudzianowski przed Radzikowskim i Toczkiem. Najsłabsi jak dotąd to Żochol i Schabowski. Czwarta konkurencja, wyciskanie belki ważącej 135 kg. Ile będą mieli sekund zawodnicy? Zawodnicy mają 75 sekund i troszeczkę cię poprawię. Belka waży 140 kg, 75 sekund trzeba wycisnąć ją jak największą ilość razy. Za każdym razem belka musi wylądować na dole, do wyprostowanych rąk na górę, więc sporo roboty nas czeka. Najważniejsze, że Mariusz wie, jak to robić. A zatem porzućmy na chwilę kobiety i zajmijmy się czymś cięższym. Do belki podchodzi Tomasz Żochol. By było mu raźniej, tę samą czynność będzie wykonywać Krzysztof Schabowski. Krzysztof Schabowski. Tomasz Żochol. 135 kg na ilość powtórzeń. Kolejne powtórzenia jest już coraz trudniej. W każdej konkurencji będzie się wyczerpać. Schabowskiemu udało się rozprawić z belką 5 razy, po czym z wielką ulgą rzucił żelastwem o murawę. Żocholowi starczyło mocy na 6 udanych prób. Bartłomiej Bąk będzie bezpośrednio rywalizował ze Sławomirem Orłem. Dobra, Magnezję, gdzie macie? A więc 6 razy. Kąpka Żochola, teraz jest linia granica, no jest niższy. No to zaczynamy, moi drodzy, 139 kg i tam się wymaga. Troszeczkę podmienną techniką parkuru, bo taki charakterystyczny dosiadem. I to robię. Orzeł tym razem pokazał, że orłem być potrafi. Podrzucił belkę 8 razy, podobnie jak Bartłomiej Bąk. Raz. Ale krzyczysz raz? Tak. Ile był najlepszy? 8. Trzeba się najpierw dowiedzieć, jak wysoka jest stawka. Póki co trzeba zrobić to 9 razy, by wygrać, nie zapominając, że potem przyjdzie Pudzian i raczej na pewno zrobi i tak o jedno powtórzenie więcej. Do pary z Radzikowskim Sławomir Toczek. Sławomir Toczek. No i niesamowite tempo Krzyśka. To jest czasowy. Na razie nie myślą, żeby już się zmęczyć. I kolejne powtórzenie. Wiele wykonania było bardzo, gdy ta belka ważyła dużo mniej. Ważyła naprawdę 135 kg. Mamy już 7 powtórzeń. Krzyśka. No to mamy 8 udanych prób dla Radzikowskiego. I teraz trzeba podrzucić o jeden raz więcej, by wyjść na prowadzenie. Toczek pokonał belkę 7 razy. Radzikowski dopiął celu. Ma 9 zaliczonych prób. Jest jak dotąd najlepszy w tej konkurencji. To chyba miało znaczyć, że cieszy się ze zwycięstwa. A Toczek wygląda na bardzo uczciwie zmęczonego. Nie. Czas do końca ile mam? Krzychu, choć będziesz liczył mi, co? Nie, no tak jak po 30 sekundach. 30 sekund zostało ci, powiedzmy, 30 sekund do końca, 20, 10, nie?
powtórzenia i na takiej pozycji zaczynamy. Ostatnie uwagi mistrza Pudzianowskiego do sędziego Kołeckiego, czyli kto tu kogo musi słuchać. A co jest? A mówił Mariusz, żeby go słuchać, a sędzia nie posłuchał, tylko się zamyślił i wytrzymał Pudzianowskiego z ciężarem w górze. A czas płynie i Mariusz może nie zdążyć wycisnąć belkę 10 razy, bo tyle razów potrzeba do zwycięstwa. Los wyraźnie stara się utrudnić życie Pudzianowskiemu. No nareszcie, Pudzianowski w końcu złapał rytm, a Szymański stara się go w tym naśladować. W końcu walczą obok siebie debiutant w Pucharze Polski i trzykrotny mistrz świata. Teraz już odkłada pełna opory, a musi go dźwigać z tyłu, czyli troszeczkę niżej. Przyznam się szczerze, że pogubiłem się już, nie wiem ile on tam naprawdę. I czas się kończy. Szymański podnosi belkę 8 razy. To bardzo dobry wynik. Natomiast Pudzianowski otrzymuje ocenę celującą za 11 razy. Tym razem do pierwszej trójki dołączyli Orzeł i Szymański. Drugi Radzikowski. Pudzianowski jest pierwszy. W klasyfikacji ogólnej najlepszy jest Pudzianowski przed Radzikowskim i Toczkiem. Schabowski z czerwoną latarnią. No i pobiegłbym z nim 10 metrów dalej. No, może nie przez hostesy, ale do tamtych pachołków. A potem, po powrocie, wsiąłbym taką lekkiego taczkę ważącą 350 kg. I przepchnął ją 20 metrów dalej. Ja tego nie zrobię, ale tych 8 facetów jest do tego gotowych. Zobaczcie, kolejna konkurencja. Jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim. Na pierwszych w sezonie 2007 zawodach Pucharu Polski Siłaczy. Te konkurencje rozpoczną najsłabszy jak dotąd Krzysztof Schabowski oraz Tomasz Żochol. Może coś z tego będzie. Zaczęli od spaceru z kowadłem. Trochę niewygodnie, więc na romantyczny spacer tego nie polecamy. Teraz 350 kg. Ale gdzie jest wspaniała publiczność i wspaniały dopin? Wygląda na to, że Schabowski szybciej biega. Brawo! Debiutant nie będzie ostatni, natomiast Tomasz Żochol nie zaliczy pierwszego w tym sezonie startu do udanych. To nie tak miało wyglądać, aczkolwiek usprawiedliwieniem może być kontuzja kolana. A to sędzia Krystian Pudzianowski fotografowany przez uroczą Lady in Red. To był groźny mały, czyli Toczek. Do pary ma Bartłomieja Bąka. Toczek bardzo szybko rozstał się z kowadłem. Tym razem poszło Toczkowi znakomicie. Jego czas to 20 sekund i 53 setne. Bąk wolniejszy o prawie 3 sekundy. Do kowadła staje Sławomir Orzeł. Na drugim torze przespaceruje się z takim samym ciężarem Grzegorz Szymański.
wystartował 200 kg, trzeba utrzymać wybudowę z tym ciężkim kowadłem. Teraz jak najszybciej wrócicie. Jeszcze ciężko, 350 kg. Rozbudowano jeszcze raz słabe, wychodzi. Szybko mu poszło. Pierwszy Sławek orzeł z czasem 20 sekund i 49 setnych. Szymański tylko o chwilę wolniejszy. Na razie orzeł ma najlepszy czas tej konkurencji. To wyzwanie dla ostatniej pary, Pudzianowskiego i Radzikowskiego. Z jakiej pozycji zaczynamy? Wyprostowany. Po ustaleniu odpowiedniej pozycji startowej zawodnicy mogą się skupić już tylko na sobie. Zaczynamy! Proszę, proszę, proszę! Proszę, proszę, proszę! 350 kg. Szybko mu poszło. Najszybciej. Pudzianowski wygrał konkurencję wiązaną, a Radzikowski nie będzie miał drugiego czasu dnia. Trzeba będzie jeszcze trochę potrenować przed następnymi zawodami. Tym razem najlepsi w konkurencji wiązanej to Pudzianowski, orzeł i Toczek. Kontuzjowany Żochol najsłabszy. W klasyfikacji ogólnej pierwszy Mariusz Pudzianowski. Pierwszy i niezagrożony. Na kolejnych miejscach może się jeszcze sporo zmienić. Czeka nas naprawdę ciężki finał. Na początku 200 kg, potem 245 i ostatnim ciężarem, który musi się znaleźć na szczycie schodów, to 280 kg. Zaczynamy. No to zaczynajmy zabawę na schodach. W pierwszej parze Krzysztof Schabowski narzekający na brak magnezji oraz Tomasz Żochol. I poszli. Tomasz Żochol, Krzysztof Schabowski. Poszli, ale raczej niespiesznie. Drugi ciężar u Żochola na szczycie. Ale ostatnio popadło waszy nowa kola, 280 kg. Tak, czasem trzeba samemu na siebie nakrzyczeć. Koniec męk twórczych Tomka Żochola. Schabowski. Ostatnie sprawdzenia uchwytów. I będzie można powalczyć. To Sławomir Orzeł staje do walki na schodach naprzeciwko Bartłomieja Bąka. No i poszli. Pierwsza walizka na szczycie zaliczona dla Sławomira Orła. I znów orzeł szybszy jest od Bąka. Jest już.
Prawdopodobnie jeszcze jeden stopień. Bong z wielkim trudem dotarł za drugim razem na szczyt. Orzeł jest tuż, tuż, po raz trzeci. I orzeł zwycięża, a Bong nie poddaje się. Dawaj, Bartuś, dawaj! I kończy się czas. Bong zalicza 12 stopni. Bardzo to było męczące. Przedostatnią parę tworzą Sławomir Toczek, niezły w te kloce, oraz Grzegorz Szymański, debiutant, któremu całkiem dobrze dziś się powodzi. Niesamowite, Szymański wyprzedza Toczka. Po raz drugi Szymański jest szybciej na górze. A Toczek bardzo męczy się z najcięższym klocem. I to koniec walki Grzegorza Szymańskiego. Debiutant pokonał utytułowanego Sławomira Toczka. Zdaje się, że wystarczy. Sławek chyba nie wierzy własnym oczom, a jednak nie wdrapał się dziś na szczyt. No Grzechu, debiut marzenie! Każdy by tak chciał. Przychodzę, pierwsze zawody i taki wynik. Jak to się mówi, trening czyli mistrza. Cały rok ćwiczyłem. Wygrałem tegoroczne eliminacje. No i jest dobrze. Teraz w tej bezpośredniej rywalizacji pokonałeś Sławka Toczka. To jaki będzie ten sezon, skoro teraz w pierwszych zawodach od razu takie miejsce? Mam nadzieję, że będzie dobry. Razem ze Sławkiem i Zerkiem Dymkiem ćwiczymy. Tak, że będzie jeszcze lepiej. Coś nieprawdopodobnego, czyli co, Szymański to teraz nazwisko, które powinno elektryzować wszystkich w świecie strongmanów? Niech się boją. Gratulacje dla Grzegorza Szymańskiego. W ostatniej parze tych zawodów zmierzą się Mariusz Pudzianowski i Krzysztof Radzikowski. Odważne to słowa, ale by to uczynić, Radzikowski musi na tę górę dotrzeć szybciej od Pudzianowskiego. To już chyba łatwiej będzie Radzikowskiemu polecieć w kosmos. Tak, na razie z góry patrzy Pudzianowski. Mariusz po raz drugi. Mało brakowało, a Pudzianowski wniósłby trzecią walizkę na szczyt szybciej niż Radzikowski uczyniłby to z drugą. To mogło być nawet niebezpieczne. Dobrze, że Radzikowskiemu starczyło sił na zdjęcie nóg z trasy upadku walizki. Na szczęście nie był to upadek spod samego szczytu, bo można by popaść w depresję. Póki co Pudzianowski znów jest zwycięzcą. Niewiele rzeczy na świecie charakteryzuje się taką stałością.
Na schodach najlepiej wypadli Pudzianowski, Szymański i Orzeł. To końcowa tabela. Wygrał Pudzianowski przed Radzikowskim i Szymańskim, który mimo takiej samej ilości punktów jak Toczek, wypadł lepiej od niego w poszczególnych konkurencjach. Blisko podium był Sławomir Orzeł. Nie ma to jak kolejny puchar na półce. Oto zwycięzca. No, młody, dobrze. Z postępem pierwszym. Jeśli cały tegoroczny sezon będzie wyglądał tak, jak otwierające ten sezon zawody w Grodzisku Mazowieckim, to tylko się cieszyć. Wspaniałe debiuty i oczywiście zwycięstwo Mariusza Pudzianowskiego. Oglądajcie kolejne spotkanie z siłaczami.